Witajcie ziemianie, tutaj oczywiście jak zwykle Z. Mam dla was dzisiaj coś troszeczkę z innej beczki, można by tak powiedzieć. Free on Free Kings numer 1, organizowany przez ESL-a, można by powiedzieć taka trialowa wersja, jeśli moje informacje są dobre, turnieju 3x3, który będzie, jeśli dobrze kojarzę, będzie organizowany mniej więcej co tydzień lub dwa tygodnie. Jest to organizowane oczywiście przez ESL-owski team, odpowiedzialny m.in. za Go4SC2. Mamy tutaj dwie drużyny. Pierwsza z nich składa się z protoskiego gracza Kuberta, Terana Animosity oraz Zerga Aristeo, czyli mamy, może powiedzieć, tutaj dosyć taką zróżnicowaną partię. Jego przeciwnikami będzie Terran Gigi Snake, Protos Sanchez oraz oczywiście Zerg Insane, czyli mamy tutaj TPZ kontra TPZ. Jest to system, jeśli moje wiadomości są oczywiście poprawne, jest to system best of three, czyli to do dwóch wygranych. No i można tutaj powiedzieć, że 3x3 i oczywiście 2x2, jeśli chodzi tutaj oczywiście o kompetytywne 3x3, 2x2, czyli coś, co gra się na turniejach, jest diametralnie różne od tego, co wygląda, no, od gier, które wyglądają w ogóle normalnie w 1x1, czyli coś, co widzimy tutaj w GSL-u, co widzimy w Go4SC2, co widzimy w Zotakach, Reynorach, Dylarach lub wszystkich takich turniejach. Głównie polega to na tym oczywiście, że w 2x2, 3x3 główną taką rolę napędową całej gry odgrywa masa. I ogromna masa we wczesnej fazie gry może doprowadzić do zwycięstwa. I tutaj oczywiście ma miejsce techowanie, ma miejsce wchodzenie w jakieś dziwne technologie, w szybkie mutaliski, jakieś ekspansje itd., itd. Ale bardzo dużo gier, zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o na przykład niższą platynę, coś takiego, lub nawet także wyższą platynę, kończy się właśnie bardzo szybkimi rushami dosyć dużej ilości jednostek, ponieważ mamy tutaj trzech graczy. Jeśli trzech graczy zaatakuje bardzo szybko jednego, no to właśnie może po zniszczeniu tego jednego gracza posiadają olbrzymią przewagę. Wracając jednakże do gry, team numer 2, jak będę go tutaj nazywał, czyli team znajdujący się w prawym dolnym rogu mapy, zaczyna tutaj, można powiedzieć, standardowo dosyć dużej ilości Reaperów. Jak na razie widzimy budujące się zeloty oraz no bardzo szybki plus 1, jeśli chodzi o melee ataki. Dosyć ciekawe rozwiązanie, nie widzimy tutaj speeda do lingów, co jest naprawdę nietypowym rozwiązaniem. Widzimy tutaj naprawdę ogromnie szybkie plus 1. Aristeo tymczasem także nie wymyśla speeda do lingów, zapewne dlatego, że nie wybudował zbyt szybko tego ekstraktora. Jego sojusznik, grający jasno niebieskim teranem, zabudował wejście. Jest świetny pomysł, żeby tutaj jeden gracz zabudował wejście. Jeśli chodzi o tą mapę, znajdują się tutaj skałki, mniej więcej tak z tyłu bazy. Obu tych teamów, pozwalające na dotarcie do tej złotej ekspansji, a także zabezpieczające kolejne właśnie znajdujące się tutaj na wyższym klifie ekspansje, no i oczywiście Xel na Gatałę. Czerwony Protoss, można powiedzieć, dosyć duży standard, warp gate i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem tutaj, przepraszam bardzo, jest tutaj już pierwszy Reaper, więc pierwsza agresja w wykonaniu teamu fioletowo-pomarańczowego, niebieskiego, spokojnie tutaj sobie poradzi ten Stalker z tym pierwszym Reaperem. I szczerze powiedziawszy, można by powiedzieć, że pierwsze takie bardzo szybkie Reapery, jakieś tam Reaper Rushy są oczywiście bardzo, bardzo denerwujące, bardzo skuteczne w 1x1. Jak widzisz, w 3x3 został zniszczony jeden czy tam dwa drony, no i w momencie, w którym gralibyśmy tutaj 1x1, no, to pastwiłbym się nad tym jednym graczem: o mój Boże, stracił tutaj dwa drony, cóż za niesamowita strata, i tak dalej, i tak dalej. W 3x3 mamy tutaj o wiele większą ilość zbieraczy i do tego gracze mogą dzielić się minerałami, więc nie ma to aż takiego znaczenia. Będziemy tutaj chyba za chwilę widzieć agresję w wykonaniu teamu numer 2. Czy jest wymyślany speed dla lingów? Jest już wymyślony, więc mamy tu i plus 1, i speed dla lingów wymyślony, druga haczerka jest budowana. Jak na razie Insane stawia jedynie na Zergingiego. Spójrzcie, jak dobrze to wygląda. TP Sanchez posiada tylko Sentry, Stalkera i Zelota, podczas gdy Insane posiada ogromną ilość Zerglingów, jest ich naprawdę dużo. Jeśli spojrzymy tutaj, to tych Zerglingów jest aż 36, podczas gdy pomarańczowy Protoss posiada jedynie 2 Zeloty, 4 Stalkery oraz Sentry. Spokojnie poradziłby sobie z tą liczbą jednostek. No i zobaczymy, czy w ogóle poradzą sobie z tą agresją gracze teamu numer 1. Widzimy tutaj, agresja ma właśnie miejsce. Mamy na razie dwa Marudery z bunkrem, jedynie kilka Stalkerów.
No i chyba spokojnie tutaj wpadnie ten supply depot. Zemlingi wpadają do bazy, atakują dosyć dużo ilość, ale świetny, świetny tutaj ten force field, który zamyka większość tych jednostek. No i zerglingi padają niczym świeżo skoszone tutaj zboże. Stara się jeszcze jakoś Sanchez pomagać swojemu TP. Jest tutaj także Gigi Snake, który zadaje, można powiedzieć, marginalne obrażenia swoimi Reaperami. Nie ma tutaj zbyt dużej ilości lekkich jednostek, chociaż są tutaj drony, ich ogromną ich ilość traci w tym momencie. Aristeo, jego ekonomia padła w zasadzie tutaj jednym tym atakiem. Jeszcze duża ilość jednostek jest tutaj wysyłana. Stoją oczywiście tutaj dwa dodatkowe zerglingi. Mogłyby tutaj się włączyć do tej gry, bo wygląda na to, że team numer 2 zdobywa bardzo malutką tutaj, ale postępującą niczym kula śniegowa przewagę. W momencie, w którym zdobędą oni tą przewagę, no to oczywiście może się to wszystko wyrwać spod kontroli. Zwłaszcza, że Aristeo stracił wszystkie swoje drony. On nie jest w stanie budować ani jednej jednostki, czy buduje tutaj cokolwiek. Dwa mutaliski, on posiada oczywiście tutaj Spire, ale dwa mutaliski niezbyt duże obrażenia zadadzą tutaj. Jeśli chodzi o te jednostki, czy jeśli jeszcze straci swojego Lera, to może być to ogromna, ogromna strata. Zaraz zobaczymy, jak będzie tutaj ta sytuacja wyglądała. Mamy tutaj dwa Reapery, mamy tutaj oczywiście jeszcze dwa Mariny, więc jeszcze są w stanie się obronić. Ledwo 250 obrażeń posiada jeszcze ten Ler. Może postarają się tutaj zniszczyć go, jakby to powiedzieć, tutaj na Hama, chociaż nie widzę tutaj, żeby szli do przodu. Szkoda, ponieważ mają dosyć dużą ilość jednostek obaj ci gracze. Protoss tymczasem rzuca się tutaj do tyłu jeszcze. Czy będziemy widzieć tutaj kolejnego Force Fielda? Nie posiada Kubert żadnych sentry. I te baraki zaraz tutaj spłoną. Dosyć duża ilość dronów w tym momencie jest budowana. Nie wiem, dlaczego Rally Point został tutaj rzucony w tamtą stronę. Zwłaszcza, że Aristeo także nie posiada ani jednego drona w tej ekspansji. No i team numer 1 jest naprawdę do tyłu. Kolejny atak ma tutaj miejsce. Baraki zaraz spłoną. Nie, przepraszam bardzo, są tutaj reperowane. I czy Kubert oraz Animosity będą w stanie wytrzymać ten atak? Może mieć to miejsce. I Reapery wychodzą tutaj do tyłu, może przestraszyły się tutaj tych kilku mutalisków. Mamy tutaj jedynie trzy mutaliski, ale spokojnie poradzą sobie z tymi Reaperami. Jeden baraki eksplodują, drugie zaraz spłoną. Widać, że pomimo heroicznej obrony team numer 1 jest do tyłu. Oczywiście posiada tutaj Aristeo ekspansję, ale nie jest w stanie budować żadnych jednostek. A tymczasem Insane stawia naprawdę na porażającą ilość zerglingów. Jego ekonomia nie jest zbyt dobra, jeśli spojrzymy tutaj. On posiada jedynie 13 dronów, pomimo tego, że Aristeo stracił ogromną ilość dronów, posiada ich jedynie jednego mniej w tym momencie, 17 oraz 34, to jest team numer 1, 34 oraz 23, to jest właśnie team numer 2, nie licząc oczywiście naszych dwóch tutaj zergów. Animosity tymczasem odbudowuje się, dostawia dosyć dużą ilość baraków oraz starport, podczas gdy Kubert trzyma tutaj tą linię, żeby nie zostać zniszczonym. Chyba będzie miała tutaj miejsce kolejna agresja. Sanchez posiada już swojego front pylona, żeby uropować jednostki, podczas gdy Gigi Snake buduje w zasadzie ekskluzywnie Reapery. Jeśli chodzi o 3x3 i 2x2, dużą decyzją jest tutaj wybór rasy, no i oczywiście wybór jednostek. Chociażby z tego względu, że tutaj te armie mogą się tutaj kompletować, tak, zerglingi zadające duże ilości obrażeń, tutaj jakieś stalkery, które będą, można powiedzieć, tankować te obrażenia, Reapery dobre na lekkie jednostki. No i zobaczymy, kolejna agresja ma tutaj miejsce, nie ma tutaj zbyt dużego walla, żeby były w stanie wejść tutaj te jednostki. Zobaczymy, ten bunkier jest celem, który jest atakowany i chyba padnie tutaj bardzo, bardzo szybko. Animosity trzyma tutaj tą bardzo małą lukę. Bunkier został zniszczony, ale niestety pomimo tego nie ma tutaj już żadnych zerglingów i Gigi Snake oraz Sanchez niestety muszą się wycofać. Jak wygląda tutaj sytuacja ekonomiczna obu tych teamów? Aristeo odbudował dosyć dużą ilość dronów, ma ich więcej niż Insane. Protoss oczywiście łapie swoją ekspansję. Bardzo dobra decyzja według mnie. W momencie, w którym odparli tą agresję, myślę, że spokojnie może właśnie tutaj zaekspować. Terran według mnie także powinien tutaj zaprezentować jakąś ekspansję. W teamie numer 2 Protoss w tym momencie także ekspuje. Według mnie także, pomimo tego, że ten atak był niezbyt udany, jest to dobra decyzja. Zerg dopiero teraz, więc jest dosyć opóźniony, jeśli chodzi o jego przeciwnika w teamie numer 1, żółtego Zerga.
Zwłaszcza jeśli chodzi tutaj o drony, no dopiero teraz odbudowuje dosyć dużą ilość dronów. Aristeo posiada ich już 40, czy on dronował jak szalony? Jedynym graczem, który w Teamie 2 posiada ekspansję już od jakiegoś czasu, jest Gigi Snake. Bardzo podoba mi się rozmieszczenie overlordów Aristeo, które tutaj trzymają wartę w tej linii. Zaraz przy swoim przeciwniku. Czwarty Mutalis, przepraszam, to jest jedynie jeden Mutalis, który chyba będzie tutaj starał się skautować. Musi uważać, żeby nie zginąć. I Aristeo jak na razie stara się tutaj creepować. Czy będzie miał tutaj jakiś drop? Dokładnie jest tutaj Gigi Snake, stara się dropować swojego przeciwnika. W 3x3 ma to marginalną skuteczność oczywiście, jeśli te dropy są bardzo dobrze wymierzone. To jest coś, co musi bardzo dobrze... być wymierzone dropy właśnie w grach teamowych ze względu na to, że właśnie sojusznicy są w stanie pomagać. No i ten drop w zasadzie nie zrobił nic, a zabił chyba tam jednego czy dwa mutaliski, 8 marinów oraz medivac zostały zniszczone. Nie jest to jeden na jeden, żeby te dropy były dewastujące od tak. No i zobaczymy, na co zdecyduje się team numer 2. Aristeo nie pozostaje tutaj bierny, jeśli chodzi o haras, stara się tutaj coś robić, jeśli chodzi o tą ekspansję. Gigi Snake zabezpiecza swojego przeciwnika, podczas gdy ma tutaj miejsce jakaś rozmowa chyba w języku rosyjskim czy czeskim, nie jestem w stanie zbyt powiedzieć. Aristeo krzyczy go, chyba będzie miała tutaj miejsce agresja z teamu numer 1. I zaraz będzie miało miejsce także upgrade plus 1. Jest już właśnie gotowy upgrade plus 1 na mariny. Animosity będzie zdołał się chyba na bardzo, bardzo ciekawą taką grupę dosyć dużej ilości marinów oraz tutaj tankujących maruderów, podczas gdy Aristeo kopiuje to, co robił Zerg niebieski, czyli robi dosyć dużą ilość zerglingów. Świetny pomysł, jeśli chodzi o Zerga, chociażby ze względu na to, że wydaje ogromną ilość gazu na mutaliski. A Muta Zerling to jest, można powiedzieć, taki dosyć duży standard. Obaj gracze, przepraszam bardzo, oba teamy decydują się na zniszczenie skałek i team numer 1 zniszczył je o wiele szybciej. Ma według mnie dosyć dużą armię i ten Command Center musi tutaj podlecieć do tyłu. Nie sądzę, żeby został uratowany, ale dzięki temu poświęceniu tego Command Centra team numer 2 wie dokładnie, co się będzie tutaj działo. No i zobaczymy, jak będzie miała tutaj miejsce ta agresja. Nie ma tutaj jednej ze skałek, więc team numer 2 nie ma zbytniego czasu tutaj na przygotowanie się. Ogromna ilość marinów, jeśli zostaną one zestimowane w dobrym momencie, a posiadają one także plus 1, to może się to okazać, że będzie to naprawdę ogromna dewastacja. Zobaczymy tutaj, czy zostanie rzucony dobry sztorm. Ten pierwszy sztorm idzie na jednostki Protossa. Powinien zostać rzucony tutaj na jednostki Terana, przepraszam bardzo, które w tym momencie zadają ogromne ilości obrażeń, tak przez te roucze. I szczerze mówiąc, tutaj Zerg nie zadaje zbyt dużych, przepraszam bardzo, Protoss nie zadaje zbyt dużych obrażeń. Dopiero teraz jeden ze sztormów został rzucony. Szkoda, że tylko jeden, ponieważ ten drugi mógłby zostać rzucony i ogromna ilość marinów zostałaby zniszczona. Szczerze powiedziawszy, według mnie Terran uratował tę sytuację i podczas gdy ci gracze się wycofują, to Terran świetnie steamuje swoje jednostki, zabijając ogromną ilość wycofujących się ludzików Terrana oraz Protossa. Bardzo nieudany ten atak był ze strony teamu numer 1. Spokojnie tutaj team numer 2 był w stanie się obronić. Dosyć duża ilość marinów, przepraszam bardzo, SCV-ów jest tutaj, wydobywa tutaj minerały, powinny one zostać tutaj transferowane, może będzie w stanie założyć ekspansję. Te trzy ekspansje są dosyć dobrze bronione tutaj, można by powiedzieć. Jest w stanie atakować jedynie mniej więcej tutaj od lądu, no i oczywiście po przebiciu się tutaj do maina są w stanie przeciwnicy atakować te ekspansje, podczas gdy natural tutaj pod mainem tych trzech graczy, no i oczywiście tutaj te wyspowe ekspansje oraz ta ekspansja na samym środku są dosyć otwarte. Można tutaj powiedzieć, dlatego też Kubert zabezpiecza je kanonami.